Na wypadek, jakby ktoś wątpił, czy jestem wariatem, pokazuję bardzo piękne okoliczności przyrody. Okoliczności tak piękne, że aż szkoda oddzierać się od nich butami. Tak, moi Państwo, to są pokrzywy. Tak, nie jest to miłe, ale idę w zaparte. Mówią, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Moim największym zmartwieniem jest, żeby nie wejść na coś ostrego albo nie rozdeptać ślimaka. A pokrzywy, ała! No cóż, są ponoć bardzo dobre na reumatyzm. Raz na jakiś czas dobrze jest się trochę sparzyć. Patrzcie, jaka dżungla. Czasem celowo się parzę. Właśnie po to, żeby powyskakiwały bąble, wyszły toksyny. Jeśli ktoś uważa, że to jest zupełne wariactwo, to tak, według standardów współczesnej cywilizacji być może jest. Ale ja uważam, że natura jest starsza od cywilizacji i przez to mądrzejsza. Niech sobie cywilizowani ludzie mówią, co chcą. Jeśli mówią, że współczesna cywilizacja wydłużyła nam życie, to ja mówię, a skąd wiesz? Robiłeś porównanie? Jakaś grupa kontrolna? Może coś innego nam wydłużyło, a cywilizacja po prostu nie zdołała tego zrekompensować. Klimat się zmienia. Widmo słoneczne trochę się zmienia. Różne rzeczy mogły mieć na to wpływ. I jakoś ta nasza cywilizacja na koniec dochodzi do wniosku, że życie blisko natury jest jednak zdrowe. I że chorujemy teraz najbardziej na tak zwane choroby cywilizacyjne. Ale więcej o tym może innym razem. A swoją drogą, tak, cywilizacja mogła nam wydłużyć życie. Pewne jej aspekty. W końcu z jakiegoś względu dzikie zwierzęta trzymane w niewoli potrafią żyć o wiele, wiele dłużej. Zawsze mnie to dziwiło. Ale w sumie nic z tym dziwnego. Wygoda, oszczędzanie energii to ma bardzo duży wpływ na długość życia. Zwierzęta, kiedy mogą, to odpoczywają lub się bawią. My też powinniśmy. Cywilizacja nam to ułatwia. Przynajmniej tym z nas, którzy mogą korzystać z jej uroków, nie żyją gdzieś w krajach trzeciego świata. Właśnie, ciekaw jestem, ile tego przedłużonego życia jest zasługą tych żyć, które zostały skrócone. Dlatego, że po prostu zamiast my się przy czym wysilać, to wysilają się przy tym słabo opłacani robotnicy gdzieś daleko. Dlatego nie zamierzam krzyczeć i rozpaczać, że automatyzacja zabierze nam pracę. Automatyzacja jest po to, żebyśmy mogli więcej odpoczywać. A że ktoś wymyślił, że masz prawo do życia tylko w zamian za pracę, no to nie moja wina, że ktoś to tak skrzywił. Dobra. I tak już się dużo nagadałem.
Wyszedłem od przyrody, skończyłem jak zwykle na filozofowaniu. Co silniejsze ode mnie. Mam nadzieję, że nie zepsułem wam odbioru. Trzymajcie się, na razie.